Mandaro, z tej strony hobbystyczny rolnik. Dzisiaj Was zapraszam na akcję opryski na rzepak. Będziemy pryskać rzepak. Przy okazji wreszcie go zobaczę, jak na całym polu wygląda z górnie. Dzisiaj mamy 26 września, więc tak to wygląda. Rzepak ruszył, jest lepiej, kamera tego nie odzwierciedli, bo na pewno będzie puste pole. Na realnie jest dużo, dużo lepiej, więc stwierdziłem, że opryskam. Ja już leję wodę, ciągnik gotowy, więc jedziemy z tematem. Ile mi to zejdzie, pryskam koło domu wszystko, później lecimy z pryskaniem dwóch oddzielnych kawałków. Na dobrą sprawę mógłbym na 3 hektary wlać, a później na hektar polecieć, ale mi się nie chce zbytnio bawić. Hektar, tak, więc dzielę to na 2 po 2. Więc ja to rozlewam, wlewam i jedziemy z tematem. Więc widzimy się już na polu. No dobra, sprawę, nie nagrywałem nic z rzepaku, bo nie było czym się chwalić też. Bo ten rzepak nie wygląda jeszcze na takiego, co powinien wyglądać. No ale w życiu są takie chwile, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ja tutaj nic nie ukrywam, pokazuję, jak jest, wiecie, realnie. A gadanie, że komuś sypia tyle i tyle, a wiemy, że w rzeczywistości jest inaczej, to o czym tu mówić? No to jak widzicie, rzepak jest tu, no mamy, poschody są, nierówne strasznie, ale są, no susza była, to nie ma co ukrywać. Muszę porobić zdjęcia dla Kuby, bo chcę mu później pokazać, jak to się ma do rzeczywistości. Kiedy mogę z chwastami jechać, a kiedy nie. A tu tak mogę jechać śmiało. Tutaj też rzepak. O, jest jak jest. Tu tylko rzepaki pokażę, jak wyglądają. Kubie. Żeby mi powiedział, słuchaj, jedź tak, że tak, nie? No, to wam będę pokazywał, że jest słabo, no słabo jest, ale wiem, że będzie dobrze. Już miałem chęć go likwidować, ale każdy mówi, zostaw, z tego będzie rzepak. Ja się posłuchałem, zostawiłem i powiem wam szczerze, że chyba nie żałuję. Co zmieniamy, bo ja tutaj pryskałem wcześniej kwasami na zboże, więc muszę to wypryskać. Ale lepiej na drogę. Tak bym nie dojeżdżał do roku, nie, a tak to dojeżdżam.
naprawdę jest dużo lepiej. Mogę spać spokojnie. Nie, no jest git. To nie wygląda, wiecie, na kapustę, ale w postoju. Więc teraz tylko, żeby dał radę zbudować korzeń i liście, żeby mógł przyzimować. Dzisiaj napiszę do klubu, bo wysyłam mu zdjęcia. Niech zobaczy, oceni i tylko wypowie się na ten temat. Co robić? No pasów nie widzę zbytnio. Coś tam może wyłazie pojedynczego. Na obecną chwilę bardziej widzę tam u siebie zbór. No to na dole tych pytań. Tutaj chodzić. No myślę, że te 30 roślin na metr na pewno jest. Czasami nie ma, widzę. Ale powiem wam, że tragedii nie ma. Ktoś tam go podgryza, ale to już zostanie zlikwidowane. Ta siedzi robaczek, więc dobrze trafiony zabieg będzie. Mówię, dzisiaj napiszę do Kuby, jak ta sytuacja, co tu działać, więc będzie na pewno, myślę na 100%, że pierwszy każe mi robić skracanie i tak dalej, więc tak to będziemy działać. Dobra, już do kolejnego pola wam nie będę pokazywał, bo tu nie ma co pokazywać. Widzicie, widzieliście, dzięki za wpadnięcie, ja tu działam czerwoną strzałą i widzimy się na następnym vlogu. Wytrzymajcie się i... do zobaczenia.